Szanowni Państwo, Przegląd Kalbuszowski jest współorganizatorem dzisiejszego wieczoru. No i teraz przyszła pora na wspominanie, bo przecież 30 lat to jest szmat czasu. Ten miesięcznik powiatowy ukazuje się bez przerwy, a więc myślę, że od początku, od założenia tej gazety kierowała panami redaktorami, fotografami. No, duża determinacja, prawda, żeby to wszystko się dobrze zaczęło, no i żeby było kontynuowane przez 30 lat. Pamiętacie panowie początki? Jak powstawał Przegląd Kalbuszowski? Jak powstawała gazeta? No, czasem można powiedzieć, rodziła się też i w bólach. Poprzedniczką Przeglądu Kalbuszowskiego była Niwa. Mam tutaj egzemplarze. Ja się wyciągnę. Pożółkuj już papier, no ale to już Niwa. Bardzo cenne dokumenty. Pierwsza Niwa ukazała się 18 września 89 roku. Jak grzyby po deszczu powstawały wtedy lokalne gazety. A tutaj w Kalbuszowej? Tak, ukazała się w Kalbuszowej. Ta w Kalbuszowej, ale no, mówimy też o Rzeszowie, prawda? Tak, w całej Polsce powstawały lokalne gazety. I pismo to jest pismem ówczesnego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Jak wiemy z historii, komitety obywatelskie zostały powołane do przeprowadzenia wyborów 4 czerwca 1989 roku. No i na bazie tych wszystkich przemian powstała gazeta. A inicjatorem tej gazety był polonista z liceum, późniejszy dyrektor, pan Zbigniew Lenart. Po prostu na tych spotkaniach po udanych wyborach, wtedy jak żeśmy uważali, powołał zespół redakcyjny. Mnie udało się między innymi dostać do zespołu redakcyjnego na podstawie napisanego artykułu. Oceniał artykuł i udało mi się załapać. No bo właśnie chciałam zapytać, czy ówcześni założyciele tego przeglądu mieli wcześniejsze doświadczenie w ogóle jakiekolwiek dziennikarskie? No, był polonistą pan Zbigniew Lenart. No tak, ale gazeta to przecież jest cały skład, prawda? No, to jest niestety redagowanie każdej kolejnej strony. Potrzebny też był fotograf. Czy fotograf był od początku? Tu mamy fotografa. Wszystkiego się panowie uczyli, to oczywiste. Tu mamy fotografa. Dlaczego później Przegląd, a nie Niwa? Wydawcą Przeglądu, jak i Niwy, jest Komitet Obywatelski Solidarność, później przekształcony Forum Obywateli Ziemi Kalbuszowskiej. Jak wspomniałem, jak grzyby po deszczu powstawały czasopisma, no i przyszedł czas rejestracji. No, chcieliśmy zarejestrować ten numer. Nie wiem, no niestety już czasopismo o takiej nazwie istnieje. Mniejszość białoruska na Podlasiu wydała taką gazetę, więc musieliśmy coś zrobić, no i powstał z konieczności Przegląd Kalbuszowski. To jest pierwszy numer. No ale numer. To dobrze brzmi, Przegląd Kalbuszowski. Po prostu Kalbuszowa i takie właśnie tutaj myślę, że to jest dobry szyld od początku. Panie Janie, co pan tam pokazuje, wspomina? Pierwszy numer. Pierwszy numer, ale jeszcze bez fotografii chyba, tak? No, w ogóle. Były fotografie, czarno-białe. O, są. Zupełnie niewidoczne nie właściwie. Ta fotografia nie moja. Wizyta Mariana Krzepeckiego w Kalbuszowej. Robił te zdjęcia mój syn. On jest z zawodu fotograf. Skończył szkołę fotograficzną, także on się tym parał. I został od razu zaangażowany. No, więcej z ciekawości jak z konieczności. Ja robię amatorsko zdjęcia, to znaczy lubię robić, jeżeli chodzi o przyrodę. No i miejsca takie dość ciekawe. Nie mam porządnego aparatu, ale jakoś mi te zdjęcia wychodzą.
No jak to? To trzeba coś zrobić. To robisz z sercem. No właśnie, ale jeżeli jest pasja, to zawsze efekt jest dobry albo bardzo dobry. Zdjęcia są kolorowe w tej chwili. Przeglądam tutaj. Ale to nie moje zdjęcia. To innych fotografach też możemy porozmawiać. Są i czarno-białe oczywiście. Jeżeli chodzi o ciekawość czytania tej gazety, ją się fajnie czyta, ale po czasie. Dlaczego? Bo się wraca do wspomnień. I wtedy te artykuły, jak w tym czasie, kiedy wydawana była, to nie są takie może tak strasznie ciekawe. No to, natomiast po czasie naprawdę czyta się fajnie. Niektórzy redaktorzy Przeglądu Kolbuszowskiego już nie żyją, prawda? Tam oglądałam w stopce. Pan Staszek Bujak. Bardzo proszę do mikrofonu. Pan Staszek Bujak oraz ci ludzie z doświadczeniem, z pasją, którzy historycy regionalni, jak pani Halina Dudzińska, wszystkich pozostawiliśmy w stopce redakcyjnej, oczywiście z Krzyżykiem, bo... Tak, tak, żeby ale cały czas figurują. Uwiecznić ich pamięć. Mhm. Paru ludzi odeszło. No niestety, takie jest życie. Panie Adamie, pan podobno szefuje całemu zespołowi redakcyjnemu. No tak, szefuje. No właśnie, pan tak skromniutko tutaj siedzi z nami. Bo trzeba być skromnym. Proszę powiedzieć, jak wygląda wasza praca? Ja szefuję, bo troszkę ten przegląd w pewnym okresie był taki na rozdrożu i w lekkim upadku. I można powiedzieć, że ja go podniosłem. To jest moja zasługa, że go podniosłem do góry. Oczywiście za namową tutaj kolegów, przyjaciół. I trwamy właśnie to do dzisiaj. A główna zasługa w prowadzeniu tego przeglądu jest pana Staszka Gorzelanego, który ja go nazywam redaktorem roboczym. Czasem się złości na mnie. To jest dobre stanowisko, pierwszy raz słyszę. Ale roboczy jest ważniejszy od naczelnego. No i mieliśmy po te 30 parę lat, jak my zaczynali, no i teraz mamy po 60 parę i przegląd ma 30 lat i trwamy do dzisiaj. No. I chwała nam wszystkim, można tak powiedzieć, i dziękujemy tutaj, powiedzmy, też ludziom, którzy wspierają nas i pomagają i kupują tą gazetę i cieszymy się. No. Może nie jest duży nakład, bo w różnym okresie było różnie, jeżeli nie będziemy mówić ile, czy było 1000, czy 1500, ile jest teraz, no ale jakoś trwamy i oby tak dalej było. A czy państwo redagują tę gazetę społecznie? Tak, oczywiście. Wszystko, nie pobieracie żadnych honorariów redaktorskich, dziennikarskich? Jest społecznie. Nie ma dziennikarskiego wykształcenia. No właśnie dlatego ja pytałam. Nie ma, to kogo się jeden rolnik, dwóch rolników, jeden elektryk, trzeci nie wiem tam kto. Benek ma jeszcze coś tam, ale... No tutaj jak w każdej gazecie widzę też strony z reklamami. To powinni być potencjalni sponsorzy Przeglądu Kolbuszowskiego i są. I to dzięki temu właśnie ta gazeta jest kolorowa, tak? Dzięki temu można ją redagować tak, jak państwo sobie to wyobrażają, tak? No jest teraz właśnie inaczej. Dzięki reklamom ta gazeta troszkę wygląda inaczej, bo dawniej to trzeba było się nawet i składać z prywatnych funduszy. Dlaczego panowie to robią? No, zawsze się znajdą tacy, którzy mają jakiegoś bzika. Z początku było trudno, a potem my się tak wciągli, że już... Trudno teraz przestać. Nie było wyjścia. Spieramy się, samo się robi. Przychodzi czas, to się wstaje, jeździ, załatwia sprawy. Można by było powiedzieć, że były ciężkie czasy, bo siedzieliśmy korekty, my robili po nocach. No tak, bo dzień do pracy trzeba chodzić. Kończyliśmy szkoły różne w dawnych czasach, więc nawet trzeba się przyznać, kupiliśmy słowniki wyrazów ortograficznych, obcych. I bo niektóre rzeczy my nie wiedzieli, żeby... Nikt wstydu, nie wie wszystkiego. Żeby wstydu dowiadywać się, to nie jest dla siebie i dla tego, to my czyli musieliśmy się nauczyć. I tak było. Twórcy i założyciele nas w pewnym czasie opuścili, poszli swoją drogą, my zostaliśmy. Nie chcieliśmy tego
zarzucić. Po prostu uczyliśmy się. Jak? No to efekty szanowni czytelnicy oceniają. Udało nam się przetrwać lat 30 bez przerwy, jak zaznaczaliśmy tutaj tak, stopce. Tak. To jednak mobilizuje. I powiem jedno, entuzjazm i praca, pracą i entuzjazmem można zrobić dużo. Dla niektórych z nas jest to, powiedzmy, jeden z naszych domowników, tak w moim przypadku. Żonę poznałem w redakcji. Dzisiaj jej tu z nami nie ma, no bo siedzi i robi korektę gazety grudniowej. Kolejnego wydania, grudniowego, tak? Tak. No i ktoś, więc mówiła, idź, no i tu jestem, idź, reprezentuj. No to... z panią i z państwem, a ona niestety ciężko pracuje. No a efekt już niedługo będzie można ocenić i docenić, prawda? Wydanie świąteczne. No właśnie. Z życzeniami. Właśnie. Z życzeniami, z kalendarzem za złoty 50. Nic tylko kupować, proszę państwa. I gazeta, chociaż ma 30 lat, jest młoda, a my mamy po 60, też jesteśmy młodzi. No, dzięki tej gazecie. Tak. Dzięki no musicie być. Połowę życia zostawiliśmy w przeglądzie. No zawód dziennikarza jest bardzo wymagający. To jest taki zawód zaborczy, prawda? Trzeba się zaangażować całkowicie, każdą chwilę poświęcać i trzeba pracować dotąd, aż się zrobi dany temat. To nie jest tak, że pracujemy od tej do tej, prawda? Parę godzin idziemy sobie do domu. Coś o tym wiem. Po prostu pracujemy do skutku. Panie Benedykcie, no właśnie. Milczący redaktor, a ma najmocniejsze z nas pióro. Mało mówi. Jak oddajemy mu głos. Do mnie dochodzi? Skąd, pierwsza słyszę. Skąd znajdują się tematy do waszego przeglądu? Czy one przychodzą same? No oczywiście jest tutaj mnóstwo artykułów dotyczących bieżących wydarzeń, prawda, w Kolbuszowej i w okolicznych miejscowościach, uroczystości. No ale nie tylko. Pan pisze artykuły na przykład. Jak to zostało powiedziane już przed chwileczką, jest to gazeta amatorska. Wykonują tą gazetę nie dziennikarze, nie redaktorzy zawodowi. Wykonują społecznie, pracują społecznie bardzo ciężko, żeby cokolwiek zebrać. Wie pan, jak to się pracuje społecznie? To jest bardzo trudno. Można miesiąc, dwa, można dwa lata, ale 30 lat to jest już naprawdę praca, już no, powyżej możliwości w ogóle już kogokolwiek, żeby tak społecznie, a tu się okazuje, że gazeta nadal się ukazuje. Ja się pytam o te tematy, przepraszam, dlatego, że no jednak państwo działają na określonym terenie, prawda? Tak, jest to teren Kolbuszowej, głównie teren Kolbuszowej, no i gmina oczywiście Kolbuszowa, ale panowie w pewnym momencie czasu doszli do wniosku, że może by tak trochę poza Kolbuszową, poza gminę Kolbuszową gdzieś tam się wychylić i troszkę tam gdzieś coś, jakieś informacje przedstawić. No i w związku z tym zaprosili mnie też do współpracy. W zasadzie to jestem, pisuję w przeglądzie kolbuszowskim już od drugiego numeru, czy trzeciego, już nie pamiętam, ale w każdym razie od samego początku. Później miałem chwilowy taki romans z ziemią kolbuszowską, którą redaktor naczelny, odchodząc z przeglądu, nie wiem, z jakichś powodów politycznych, opuścił przegląd kolbuszowski i założył gazetę Ziemia Kolbuszowska, konkurencyjną. I tam no i udało... co, przetrwała tam ta gazeta? Proszę? Nie przetrwała. Później ta ziemia kolbuszowska oczywiście jakby ona upadła. Pan Stefan Orzech, biznesmen, on finansował tą gazetę. Potem przestał finansować z jakichś tam powodów i gazeta upadła. I kiedy zawiązał się już powiat kolbuszowski w 98 roku, wtedy po prostu powstała na potrzeby, jakby no, zaczęła się nowa gazeta. I tam te gazety też ja to organizowałem, ale później no, przejęli inni ludzie i tą gazetę doprowadzili do ruiny i obecnie nie tego. Więc ja dość szybko wróciłem, zanim doszła do ruiny, to ja dość szybko widziałem, że idzie nie tak wiele rzeczy i wróciłem do kolegów w przeglądzie kolbuszowskim i ci koledzy okazali się prawdziwymi przyjaciółmi, a nie takimi, którzy,
którzy, jak to powiedziała pani Dudzińska kiedyś do mnie, że jak ja się tam żaliłem, że tak potraktowano mnie w ziemi kulbuszowskiej, no to ona powiedziała, pani Halina Dudzińska, znana postać, że panie Benedykcie, widzi pan, jak to jest, wśród przyjaciół psy zająca zjadły. I tak zacytowała, słynny ja pisuję oczywiście tam nad, o Raniżowszczyźnie, miejscowości Mazury, Raniżów, czasem jakieś inne miejscowości. No przyznam tutaj też, że trochę zdradzam tutaj trochę redakcji, bo piszę też w innych gazetach. Piszę w Kurierze Sokołowskim, w Wieściach Raniżowskich. Zajmuję się głównie tematyką historyczną, społeczną, kiedyś samorządową dość mocno. Chociażby ten artykuł w ostatnim numerze o tym właśnie stulatku, który pełni funkcję... Niesamowite, przeczytałem pełni, z ciekawością. Tak, ma 100 lat facet, a pełni funkcję w tej chwili prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych w Olsztynie. Pułkownik Marcin Kus, tak, znają w Olsztynie. No, 100 lat, a świetnie sobie radzi, no, naprawdę świetnie sobie radzi. I godny, ma przede wszystkim piękny życiorys. Porządny człowiek, to jest najważniejsze. W ogóle chcę właśnie tutaj, mając już ten mikrofon w ręku, skoro się dorwałem do głosu, a pani cierpliwie tutaj mnie jeszcze nie przerywa, to chcę właśnie powiedzieć, że spotkałem w tej redakcji, tutaj wśród kolegów, wspaniałą atmosferę do pracy. Naprawdę wspaniałe. To są ludzie honorowi, ludzie o poglądach konserwatywnych, bo ja też takowe posiadam. To są ludzie o patriotycznym usposobieniu do szpiku kości. Nie piszą, nie promują jakiegoś tam po prostu, no jakiejś poprawności politycznej w przeglądzie. Nie, po prostu nie pchają się w jakieś rzeczy za pieniądze, na zlecenie. Nie robią jakichś błędów, no, które by powodowały, że jak tu pan śpiewał przed chwileczką, że później musieliby na swój lustrze, jakby się płacz, musieliby napluć na siebie, no nie? Tutaj jestem spokojny o to. Jestem spokojny, że wśród wśród tych przyjaciół psy mnie nie zjedzą. Więc mogę sobie pozwolić na odważne tematy. Odkrywanie, chociażby tam zacząłem w pierwszych numerach, odkrywanie zbrodni komunistycznych kulbuszowskiego UB. I tak liczyłem, że ktoś ten temat pociągnie. Okazało się, że nikt nie pociągnął. Mnie po prostu wystraszyli, ponieważ grozili mi, pogróżki się pojawiły. Kiedy zacząłem zbierać materiały do dotyczące zabójstwa posła Tomasza Wiącka z Raniżowa, dano mi oszczerzenia, tak na poważne oszczerzenia, ja nie mając broni przy sobie, pozwolenia na broń. Mieszkając na wsi, nie byłem w stanie po prostu tego. Więc, słyszą państwo, więc jakie wiele, zagrożenia czyhają więc, na więc, dziennikarzy. Więc po prostu, no to było jakieś 20 lat temu. Więc no. Po prostu z niektórych tematów muszę rezygnować, ale dużo tematów podejmuję. Mam te możliwości. Panowie mi tutaj możliwości dadzą, stwarzają mi te możliwości. No trochę rzeczą, jeśli mogę teraz jakby dodać troszkę, jak to się mówi, dziegciu, tak? Do beczki miodu, tak? Dziegciu dolać, no, tak? To ja będzie sobie gorzko? Pozwolę. Proszę. Będzie gorzko? No może nie tak bardzo gorzko. Dziegciem? Może nie tak gorzko, ale to jest po prostu w moim odczuciu to jest po prostu wstyd, że dla władz powiatowych i władz miejskich, żeby nie potrafili dofinansować wkładek swoich w kolorze. Po prostu to jest moim zdaniem, te wkładki powinny być płacą, w super kolorze. Płacą i piszą, co uważają. Tak, mają swoje wkładki, zgadza się. A my piszemy panie swoje. Panie Benedycie, zdaje się, że jest z nami pan Stanisław Stec. Tak. Prawda? No ja, sekretarz dlatego ja, między innymi dlatego panie ja Stanisław, czy pan może dać odpór? Ale to za chwileczkę może. Za chwileczkę. Ponieważ jest to żenujące, powiat mając tyle wydatków różnych, tyle nagród funduje różnym tym, a gazety, jedyna gazeta, zaczęło która... się. Kulbuszowska, no bo Korso jest mieleckie, tak? Robi Korso w Kulbuszowej, robi tak TVN, niemieckich Żydów robi w Kulbuszowej, przepraszam, robi polską telewizję. Natomiast Korso mieleckie robi dla kulbuszowiaków gazetę. Natomiast kulbuszowskie instytucje nie są w stanie dofinansować całej kolorowej. Nie rozumieją, że na nich spoczywa pewna forma mecenatu.
To nie chodzi o każdą stronę, żeby to rzeczywiście zasłużyło, żeby to się rachunek ekonomiczny jakoś zamknął, żeby tego, tylko moim zdaniem po prostu no, takie instytucje powinny mecenat jakiś sprawować i dać nawet więcej niż tego, bo to są instytucje, które i ta gazeta służy wszystkim, więc to powinno być po prostu moim odczuciu na przyszły rok załatwione, panie sekretarzu, panie Stanisławie. Kolego redaktorze, że przerwę. Uwaga jest słuszna, no ale jeżeli chodzi mi o współpracę z panem Stanisławem, jeżeli chodzi o to, co nie ma problemu z materiałami, nie ma problemu. Czyli współpraca i ukłon jest dowodem. Dla pana Staszka, tylko tu trzeba wyżej kierować, no właśnie. Kierować no, wyżej no to pretensje. Ja myślę, że tu nie chodzi o pretensje, ale może trzeba się spotkać, po prostu porozmawiać. Jednak tak, żeby tak, przedstawić swoje argumenty. Gazeta jest absolutnie niezależna. Żaden biznesmen, Kolbuszowski czy nie Kolbuszowski, żaden polityk po prostu nie rządzi gazetą. Takie hasło, cytat z Leszka Kołakowskiego, wolna prasa jest niezbędnym i najskuteczniejszym narzędziem obrony przed tyranią. To mocne słowa. Chcielibyśmy, żeby tak było. No i panowie na pewno do tego na to zmierzamy. Pracują. Czy nam się uda? Niektórzy nam zarzucają, że nie jesteśmy, że pani wejdzie słowo, niezależną gazetą, bo jest serwis powiatowy, jest serwis nie gminny, tylko Urzędu Miejskiego. No, ale ja myślę, że był przedtem serwis Rady Miejskiej, ale żeśmy swego czasu skrytykowali wysokie diety radnych i odebrano serwis. I uważam, że powinny być i rządowe sprawy, oczywiście, lokalne, plus krytyka redakcji i społeczeństwa. Tak powinna naszym zdaniem wyglądać gazeta. Na ile nam się to udaje, bywa różnie. Ale jak panowie słyszą, państwo są zadowoleni, kibicują, myślę, waszej pracy cały czas. W przeglądzie kolbuszowskim tak rzadko pisują historycy zawodowi. Na przykład nauczyciele historii. A zachęcają ich państwo? Tak. Panowie, tak. Tak. Tak, są zachęcani. Ponadto tutaj zawsze jest też takie ogłoszenie, tak, że zapraszamy tutaj na końcu do współpracy, tak? I tak dalej. Więc dobre artykuły o Kolbuszowej można publikować. To nie ma tak, że tylko jakaś sitwa tutaj jest, czy jakieś swoje koło wzajemnej adoracji i ono po prostu publikuje. Nie, to jest po prostu, kto przyniesie jakiś dobry tekst, to jest publikowany. Obojętnie o czym. Rzeczywiście, ja też zachęcam. Po tym, co pan powiedział, pomyślałam o też takich niewielkich rozmiarów gazetce pod tytułem Nasz Dom, która jest wydawana w Rzeszowie, w rzeszowskim ratuszu, i rzeczywiście tam też piszą bardzo różne osoby. Niektóre publikują swoją poezję, inne piszą artykuły. To są ludzie też niezawodowi, nie wszyscy zawodowi dziennikarze. Jest pan prawnik, jest pan plastyk, panie, które są znakomitymi kucharkami, prezentują swoje przepisy, mają tam stałe rubryki. I wszyscy piszą też do tej gazety właśnie non-profit, pracują społecznie. No i to jest ciekawa gazeta, dlatego że rzeczywiście z niej się możemy dowiedzieć wiele spraw z życia miasta, recenzje koncertów są na przykład. No niestety nieodżałowany redaktor Jerzy Dynia, który był bardzo zaangażowany, pisał, miał, no właśnie, a w Rzeszowie miał swoją rubrykę Z mojej loży i tam mogliśmy przeczytać, gdzie redaktor bywał, jakie koncerty oglądał i potem dzielił się swoimi wrażeniami na ten temat właśnie. Także no rzeczywiście myślę, że ta gazeta to jest też dla państwa dobre forum. Można spróbować coś napisać, przynieść do redakcji. No i później, jaka to jest przyjemność, kiedy otwiera się gazetę i czyta się własny artykuł. Sama pamiętam mój pierwszy artykuł w Widnokręgu, taki był kiedyś dodatek do Nowin Rzeszowskich. To bardzo, bardzo dawne czasy, jeszcze przed transformacją. No i odważyłam się, napisałam. Jeszcze nie byłam dziennikarką zawodową, jeszcze byłam studentką. Zaniosłam do redakcji
I przyjęli, słuchajcie państwo, to było niezwykłe przeżycie. Poznali się na pani piórze. No, nie wtedy. nie wiem. Ja nie lubię pisać, szczerze mówiąc. Wolę mikrofon. Ja wolę pisać niż mówić. Ale czasami piszę, rzeczywiście czasami piszę. Najgorzej zacząć, a kiedy już zacznę, to jest okej. Okay. To jakoś sama się później pisze. Także zachęcam. I panowie też niech zachęcają. Kolbuszowian i nie tylko. Bo to są fajne sytuacje później takie właśnie w gazecie lokalnej. No bo gazeta lokalna powinna służyć wszystkim, prawda? A poza tym myślę, że to jest taki też czynnik spajający, prawda, społeczność. Że ludzie czytają o sobie też czasem, czytają o różnych wydarzeniach, w których brali udział, prawda? No i konfrontują te teksty z gazety ze swoimi wrażeniami. Pisanie do takiej gazety lokalnej, wbrew niektórym opiniom, jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, zwłaszcza właśnie w kwestii promowania historii, prawdziwej historii Polski. Nic tak nie trafia do ludzi, do zwykłych czytelników, w tym również nauczycieli, uczniów różnych szkół, studentów, jak pisanie o własnym środowisku, pisanie o nazwisk żołnierzy, którzy walczyli na przykład w I wojnie światowej, II wojnie światowej, wojnie bolszewickiej, potem walczyli z Niemcami, czy z komuną tam, czy z stalinowcami i tak dalej. Jeśli tych ludzi się przedstawi na zdjęciach, to był taki i taki człowiek, taki i taki miał życiorys, tak? Bo żyją ludzie, jeszcze życiorysy można zebrać. I jest to opublikowane w gazecie lokalnej, to zostaje w pamięci. I tu się umacnia patriotyzm, umacnia się miłość do ojczyzny poprzez nieanonimową jakąś historię, tak jak mamy w telewizji tej krajowej, czy w mediach tych ogólnych, że tam mamy, i był tam żołnierz, bronił Polski w 1939 roku, on bronił, walczyli na Westerplatte, ale jak się już napisze, że ten na przykład na Westerplatte to był przecież z Kolbuszowej, czy z Głogowa był i to jest tak, się tak nazywał. To już zapada. Ludzie się z tym identyfikują, więc moim zdaniem taka gazeta lokalna jak Przegląd Kolbuszowski ma ogromne zasługi w promowaniu historii lokalnej. Ma ogromne zasługi w przypominaniu ważnych wydarzeń, ważnych rocznic, ważnych osób, ważnych miejsc i należałoby to kontynuować dzięki właśnie tutaj grupie pasjonatów, to właśnie, które społecznie pracują. Właśnie warto pisać. Dlatego tutaj też ze swojej strony bym przy okazji zachęcił i zarazem też jakby wyjaśnił, żeby nie mieć do mnie pretensji. Te pretensje do mnie dotarły już kilkakrotnie. Dlaczego on pisze tylko o Mazurach? Czy o Raniżowie pisze tam? No bo czy o Sokołowie? Czy o Sokołowie? Te czy o Sokołowie? Dotyczą... Czy pisze tam też czas, od czasu do czasu tam, czy jak tego? No ale nie pisze o Kulbuszowej, ten pan Popek, tak? Czy pan Benek? Różnie mnie to tam też określają. No, więc ja mówię tak, ja nie będę tu się wcinał w historyków kolbuszowskich. Macie tutaj tylu historyków związanych z muzeum, z etnografów, historyków, z biblioteką, z Towarzystwem Kultury imieniem Goslara w Kolbuszowej. Tam przecież to sami historycy są i regionaliści i tak dalej. Gdzie oni są? Czemu ich tu nie ma? Czemu ich tu nie ma po prostu w tych gazetach po prostu? No. Czemu oni nie piszą? Bo społecznie trzeba, tak? Bo społecznie trzeba pracować. Za programy, gdyby to programy unijne były, to pewnie niektórzy by wzięli za pióro i by trudno było się do przeglądu dopchać. Panie Benedykcie, ja myślę, że dość tych nie ma pieniędzy, więc po prostu mają gdzieś. Dlatego pasjonaci zostali amatorzy, pasjonaci, panowie, ponieważ to są 30 urodziny, to trzeba się cieszyć z tego, co jest, nie narzekać już więcej. Poproszę pana sekretarza powiatu Stanisława Steca. Który, zobaczcie panowie, zdaje się, że coś ma. Wprawdzie kwiatów nie ma w tym wazonie, ale one się znajdą na pewno. Okolicznościowy okolicznościowe życzenia z okazji 30-lecia działalności. I tutaj, że tak powiem, żeby nie stało. Na ręce pana Stanisława, bo to za, tak jak wszyscy powiedzieli, on jest tam sercem tej gazety. Od 30 lat. Dziękuję bardzo panie Staszku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, że pan sobie postawił na
że w redakcji, ale chyba bardzo wszyscy dziękuję. Wiedzą, jaką panowie mają redakcję, także mam nadzieję, że za 30 lat będzie rzeczywista prawdziwa. Chciałbym doczekać. Wszystkiego najlepszego bardzo dziękuję, od zarządu powiatu i starosty i od wszystkich bardzo. Pracowników starostwa, którzy współpracują z wami. Dziękujemy bardzo. Ja też, myśmy już tak w październiku podziękowali, tak trochę może żartobliwie, bo przyznaliśmy redakcji taki tytuł Krokodyl Pióra. Tak. Oni rzeczywiście, no, to te 30 lat pracują dla społeczeństwa. To robią gratis, czyli są społecznikami. To jest niesamowite. To jest w ogóle niesamowite. To się po prostu rzadko zdarza, bo po prostu no, ciężko to wytrzymać. 30 lat pracować i nie brać za to żadnych honorariów. Robią to tylko dla swojej satysfakcji. No i tam dołączyliśmy też coś w płynie. No, bardzo dziękuję. Wiem, że redakcja jest przy jakim to urządzeniu? Bo to mówił pan Jasiu, że to jest przy czym ten... Nie będziemy powtarzać. Proszę, powiem tak, jak do tego pan dyrektor zmierza. Redakcja nie ma roku. I jak to się mówi, wiele narodów, kiedy Żydzi nie mieli swojego kraju, Polska też była pod zaborami, czyli po prostu nie byliśmy u siebie, tylko byliśmy u zaborców. Wtedy powstawały największe dzieła i naród był skonsolidowany. Redakcja, powiem brzydko, jestem chłopem ze wsi, mówią potocznie, jest u mnie w stodole. W dzisiejszej dobie, laptopa, smartfona, komputera, to nie jest problem. Redakcja jest tam, gdzie jest pismo. Człowiek idzie, jest pismo. No pan Benedek też pisał o Koluszowej, bo pisał o Herbie Koluszowskim. Tak. I to kosztowało go dużo pracy, bo on no, chciał się dowiedzieć prawdy o tym herbie, był w archiwach, no, dużo poświęcił czasu temu i napisał cykl artykułów. Zresztą jego artykuły od samego początku są artykuły no, takie bardzo ciekawe. Na przykład Cudowne źródełko. Gdzieś tam to, które on tam gdzieś w tych wierzeniach ludowych odnajduje w różnych miejscach. Teraz takie rzeczy stają się modne. Kiedyś to była prekursorska działalność, a teraz takie rzeczy są po prostu jakby na fali, jest jakaś turystyka z tym związana. Myślę, że no, gazeta jest naprawdę przeciekawa, bo to są prawdziwi pasjonaci wszyscy. Także my jesteśmy bardzo wdzięczni, możemy się tam drukować. No, nie wiem, jak już coś, to może kiedyś coś zapłacimy za jakąś łatkę. Na razie wytrzymujemy jeszcze. Także ja bardzo serdecznie dziękuję. Za złoty 50 jeszcze wytrzymujemy. Tak wiemy, panowie pozyskują środki, sprzedając na przykład gazetę pod kościołem, żeby mieć fundusze na jej wydanie i na jej działalność. To jest unikalna rzecz. Tak, żeby było szybciej. Panowie, czego wam życzyć? No, lokum przede wszystkim, przychylności i wytrwałości. U mnie w stole jest dużo miejsca. Rozumiem. Może ocieplenia tej stodoły wam życzę, na zimę, bo gdzie zima, tak chociaż troszeczkę, żeby czymś można było to, bo laptopy laptopami, no ale jednak no trzeba jak pisać. To ciężko pracuje. Ciężko się pracuje. Zimnie składają gazetę, ciężko, te kartki są sztywne. No właśnie. Drodzy Państwo, wspierajcie Przegląd Kolbuszowski. Dziękuję serdecznie. Jeżeli mogę dodać na koniec, 40 rocznicę mamy stanu wojennego. Przegląd Kolbuszowski publikuje, ten temat ciągnie dalej, o kolbuszowianach, którzy byli internowani, aresztowani w stanie wojennym. Tym razem w przeglądzie ukaże się postać pana no, Janusza Steca, byłego kierownika i pracownika telekomunikacji w Kolbuszowej. Już niestety świętej pamięci. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Dziękuję panu również. Gratuluję bardzo. Dziękuję pani. I życzę wszystkiego najlepszego. Wytrwałości, pasji, bo ta pasja to jest najważniejsza rzecz. I odwaga. I też odwagi oczywiście. A państwa zachęcam do współpracy. Dziękujemy pani i państwu, że chcieli z nami wytrzymać. Dziękuję serdecznie.